Zbuduj ze mną tolerancję skóry na retinol i dzisiaj moja piąta dawka retinolu zostanie do końca i zobacz, jak prawidłowo nakładać retinol. Pierwsze, co musisz wiedzieć, to na pewno retinol zawsze stosujemy tylko wieczorem, nigdy rano i to jest kuracja, więc nie stosujesz go absolutnie codziennie. Wieczorną pielęgnację rozpocznij od demakijażu oczu, podobnie jak ja. Używam płynu dwufazowego, który jest beztłuszczowy, więc później nie ma tej takiej poświaty tego filmu, takiego tłustego na powiece. To jest produkt, który bardzo dokładnie rozpuszcza makijaż, potem wystarczy tylko zetrzeć to, co zostało pod oczami. Potem demakijaż twarzy. Ja używam mleczka oczyszczającego. Najpierw niedużą ilość biorę na palce, troszeczkę wody i wtedy emulguję na całej skórze twarzy. To jest bardzo przyjemne uczucie, tym bardziej, że tam są takie delikatne drobinki, które leciutko odświeżają moją skórę twarzy. Bardzo dokładnie domywa skórę z makijażu. Na jeszcze wilgotną skórę nakładam płyn z kwasem hialuronowym. To jest produkt, który ma przygotować skórę do kolejnych etapów pielęgnacji. To znaczy, że kolejne składniki, które będę nakładała na skórę, będą wchłaniały się dużo lepiej, skóra będzie dużo lepiej nawilżona. Kolejny to krem pod oczy. To jest bardzo ważne. Krem pod oczy musi być przed retinolem, a nie po, a to jest częsty błąd. Kobiety najpierw aplikują retinol, a później nakładają krem pod oczy i dziwią się, że później skóra pod oczami jest taka uwrażliwiona i jest bardzo mocno przesuszona, więc pamiętaj o tym. Teraz trzeba osuszyć skórę, ponieważ to jest również ważne. Retinol zawsze nakładamy na suchą skórę i nie przesadzaj z ilością, tylko jedna pompka w zupełności wystarczy. I prawie nie widać tego produktu na twarzy, ale on tutaj jest w masuj go dokładnie tak jak ja w skórę. Ta jedna pompka naprawdę wystarczy. Nie ma co przesadzać, to jest bardzo silnie działający produkt. Ja dzisiaj jeszcze buduję tolerancję mojej skóry na retinol i to jest piąty tydzień procesu retinizacji. Cały proces trwa 2 miesiące, więc jeszcze 3 tygodnie stosowania produktu przede mną, ale to, co dzieje się z moją skórą, jest po prostu niesamowite. Sama byłabyś zaskoczona, jak bardzo zmienia się skóra w czasie używania retinolu, nawet w procesie przygotowującym dopiero do regularnej pielęgnacji. Teraz troszeczkę chcąc złagodzić efekt retinolu na twarzy i raczej tutaj mówię o takim ewentualnym dyskomforcie, przesuszenia i napięcia skóry, to lubię nałożyć emulsję, która jest sprzedawana w zestawie właśnie z retinolem. Emulsja koi, regeneruje skórę. A na samo zakończenie całej pielęgnacji robię taki miks kremu na bazie alg, który jest świetny po zabiegach do skóry wrażliwej również i dodaję do niego jedną kropelkę olejku odżywczego naturalnego. Taka mikstura sprawia, że moja skóra rano nie jest przesuszona, nie jest napięta, nie jest uwrażliwiona, za to jest bardzo mocno nawilżona i pełna blasku. A jeśli Ty chciałabyś rozpocząć kurację retinolem i rozpocząć proces retinizacji, napisz do mnie wiadomość prywatną, wyślę Ci informacje na temat zestawu, który sama stosuję. Nie dostaniesz go w drogerii stacjonarnej, możesz zamówić go u mnie w wiadomości prywatnej.